Witam Państwa z tej strony Piotrula. Dzisiejszą grą będzie Euro Truck Simulator 2, czyli ciężaróweczki. Jeszcze mogę sobie siebie pokazać, bo wiadomo, niech widzowie mnie widzą. Witam Państwa. Długo się to odpala, wiem. Wiem i czuję. Jak już mówiłem, Euro Truck Simulator 2. Mam nadzieję kupić sobie jakąś kamerkę internetową, bo z tego co widzę tu na podglądzie, mam z tej strony podgląd. Nie będzie widać. No to z tej strony mam podgląd, co się nagrywa, no nie wiem jak to pokazać. No powiedzmy gdzieś tam. No. Jak już mówiłem, w sumie wszystko mówiłem, przejdźmy już do intra. Zrobiłem screena. Nieważne. A, już intro minęło. Nieważne. 5. Coś nie wychodzi. Dobra, zresztą nieważne. Przejdźmy już do gry. A zresztą poczekajcie chwilę. Morze morski, jak kto woli. Dobra. Jestem, już widać mnie, tak sobie kamerkę dodałem. Pokażę jeszcze szybko raz to intro, bo chyba nie było widać. Dobra, intro było. Już możemy przejść na granie. Nie widać moich rączek? Dobrze. Tak coś czuję, że słabo mnie widać. Zrobię jakieś wzmocnienie mojego rita. Chyba mnie teraz dobrze widać. Wykryto jakieś zmiany w grze, nieważne. A ja już wiem o co chodzi. Sekundkę poproszę. I szybkie opcje. Mam włączone modyfikacje, które powodują, że się mi wszystko rozwala. Dobra, teraz już możemy lecieć na granie. No i teraz automatyczny zapis się rozregulował. I tak te mody nigdy nie działały. One dziś nie będą potrzebne. No, chyba powinienem mieć tu kamerkę. No tam się częściej patrzę. Dobra. Szybko dam sobie swoją ciężarówkę. To nie było to. Tak, tu hajrów. To jest to. No to pewnie. To jest moja ukochana ciężaróweczka. Najwięcej kilometrów mam na niej zrobione. Postaram, żeby odcinek miał maksymalnie 30 minut, chociaż nie wiem ile będzie trwało zleconko. Dobrze. Jesteśmy w Poznaniu. Z piękną moją ciężaróweczką. Prawdziwy kolos. I chyba faktycznie. Czekajcie. O, dobrze, jest. A, włączmy i to.
Sprawdźmy sobie tak a propos jeszcze rynek zleceń z Poznania. No i zrobimy sobie takie zlecenie. Jedź bezpiecznie. Skręć w lewo. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Ale... Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo, a następnie skręć w prawo. Skręć w prawo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Bierzemy tą przesyłkę. W i drogę. Lecimy. Okej, ruszajmy. Skręć w lewo. Oj. Mam nadzieję, że nikt nie będzie chciał tu wjechać. Skręć w prawo. Przygotuj Proszę się do pamiętać. Skrętu w lewo. Proszę pamiętać, że... Ciężko jechać przepisowo w Eurotracku. Oczywiście da się, ale wiadomo, trochę ciężko. I teraz muszę sobie wyłączyć siłę hamowania. Znaczy, nie wyłączyć, tylko siłę hamowania. Dobra. Bo za mocno ta ciężarówka hamuje. Skręć w lewo. Nie wiem, czy nie tak głośny ten autopilot. I chyba lepiej by było bez kamerki. To sekundkę poproszę. Bo chyba jednak bez kamerki byłoby lepiej. No, bez kamerki chyba jest rzeczywiście lepiej. Dobra, my jedziemy w tamtą stronę. No tak przy okazji Trzymaj bez się kamerki. Prawej strony, a następnie skręć w prawo. Nawigacji głosowej. No i teraz można jechać. Skręć w prawo. Dobry.
teraz spędziłem. Przygotuj się. A 24 godziny na zlecenie. Skręć w prawo. A tak już zapowiem, kolejny odcinek będzie nagrany tuż po tym. Odcinek, na którym będę wracał do Poznania. To może z innej miejscowości, tego nie wiem. Ale będzie, nie będę widział komentarzy, bo będzie nagrany tuż po sobie. Żeby wpadły dwa naraz. Szybko obrobię w jakimś tam programie. Ciągle Łukasz chce sobie wjechać. No, właśnie o tym mówiłem. Jeżdżenie bez przepisów. 114-115 na godzinę. Jest moc, prawda? Kurczę, zahamowałem za szybko. Dobra, no to lecimy dalej. Na co na Berlin jedziemy? Jakby oglądał to, jakby ten odcinek oglądałby ktoś, kto wie jak zainstalować mapę Polski, bo nie mogę tego DLC znaleźć. A jakby ktoś wiedział, to poproszę oczywiście o napisanie w komentarzu. Sześć razy dziennie zaglądam na YouTube'a, żeby zobaczyć, czy się jakieś pojawiają. Więc jakby ktoś wiedział, i to poproszę o napisanie. Chyba, że na Steamie są jakieś DLC, ale to nie mogłem znaleźć. Może na warsztacie Steam? Nie wiem. No a w przyszłym odcinku właśnie, który będzie nagrany po tym, możemy jeszcze rozwijać firmy na przykład. Chyba będę myślał, czy rozwijać firmę, czy po prostu robić zlecenia. Bo już mam dużą siatkę firmy. No ale jak to woli. Miała jeżdżenie 123 km na godzinę. Powiem wam, czemu nie mam założonego, że tak powiem, kagańca na ciężarówkę. No bo 90 na godzinę to tylko włączyć ten pomad i czekać, aż dojdzie się do skrętu. To jest ta filozofia. Czasu do czasu trzeba poruszyć kierownicą i to tyle. A tak będę i szybciej dojadę. Jest ciekawe, bo trzeba mocniej manewrować. Nie w ogóle to sztosy wypasy. Na przepisy mam wyłączone, bo i tak tego raczej nikt nie przestrzega, a no a tym bardziej ja. No to jeździ po drugiej stronie ulicy, to są boty. Nie za bardzo jak chyba to mają to przestrzegać. O, kolejne bramki. O, i w idealnym miejscu się zatrzymałem. Mam
chyba trochę za mocną ciężarówkę na taki ładunek. Bo ta ciężarówka jest przystosowana do ciężkich ładunków. Jakby ktoś chciał, to mogę zrobić te specjalne zlecenie, czyli te duże ładunki. Niemiecka granica. Tak się ustawia tempomat. Na maksa. I tak najszybciej ile jechałem, to było 160. Więc do 200 nie dobiję, a to po prostu znaczy, że silnik ma być ciągle na pełnych obrotach. Nie ma zwalniać. O, już jadę z prędkością autostradową. Zasuwamy, jakby miało nie być jutro. No, jedziemy prosto. Trzeba będzie pokonać te zakręty. Nacjonalnej będzie. A te zakręty to no, ojojoj, tu będzie ciasno. Dobra, jest. O, jest, dobrze. O, to policja jest. Dzień dobry, ścigamy się. Jak to wali? Jadę ty, albo nie jadę tym pasem. O, wyścigi ze spodą. Ty, Skoda jest szybsza. Nie ma tak łatwo. Trzymaj się prawej strony. Ojoj, bo ja tam skręcam. Tu. Fortunia. A tak. Dobry. Nie ma Skoduni na rejonach. Jakie tam... Uhuhu. No i można się pocisnąć. Ja tu jadę prosto, dobra. No i ta 419 kilometrów, co mam już zrobić? Czyli 412 już, 410 nawet, prawie dolny róg, cała rozpiska trasy, to też szybciutko minie. Bo mam nadzieję, że nie będę miał za dużo uszkodzeń. Zasuwane, jakby miało to być jutra. Ja, jak ja mam spalanie? Słabiutko. Ale ciśnienie trochę jest. 92 stopnie. 669 litrów.
No, 2151 km można zrobić. Patrz jak liczba, patrz jak liczba. Dobra. Ciekawe jakie będzie spalanie na końcu, jak tak szybko jadę. Maksymalne spalanie. Dobra, lecę. A tak w ogóle to pytanie do oglądających. Jak sądzicie, ciepłe wakacje czy zimne? U nas to akurat jest ciepło. Problemem są te czasami takie te deszcze ulewne. Zresztą nawet nie wiem, o czym gadać. Przy tej grze to nie ma co gadać, bo to jest po prostu jazda. No to w takim razie, jak nie ma co robić, to wsłuchajmy się w dźwięk silnika, hahaha. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No, mikser dźwięków wskazuje, że jest nawet za głośno. No, zobaczymy. No, już 22 minuty. To raczej będzie coś koło 40 minut zapewne. Pierwsze pytanie do was. Chcielibyście zobaczyć grę Transport Fever, albo Scrap Mechanic, albo Forza Horizon 5, albo Train Simulator? Bo jak nie będę nagrywał Eurotrucka, to już mogę właśnie Train Sima nagrać. Jazdy pociągiem, tylko to już nie będzie 30 minut nagrania, tylko zapewne ponad półtorej godziny. No te czasy są strasznie długie. Strasznie dużo czasu pochłaniają. Jak się jeździ przepisowo. Jak się jeździ nieprzepisowo, to jazda tym pociągiem potrwa tak z co najmniej 50 minut. Trzymaj się lewej strony. Bez przy. Może nawet ta trasa by 3 godziny była. Ale wiadomo, prawdziwe trasy to też co 8 godzin zabierają w prawdziwym życiu. A jak chcecie, to możecie mnie wesprzeć w nagrywaniu i kupowaniu gier dla was na platformie Tipeee pod nazwą Lifeista. Postaram się jakby wkleić nazwę
ale linkę nie mogę wkleić, bo niby jest zewnętrzny. Tak, tak, jakby zarejestrowany na inny Gmail. Tam się jakby ze spacjami wkleić tego linka. No to pokażę i może uda babkę mnie znaleźć. A jakbyście chcieli być na live, wysłać donate i się, żeby się pokazał, to napiszcie, że chcecie, to wtedy wykonam live'a, na którym ktoś to będzie mógł dawać donate, dawać jako gadanie na kamerce. No bo oczywiście jakieś granie. No i jakbyście jeszcze chcieli, to mam nowy pomysł. Mogę spróbować zaraz nagrać tego audiobooka. Chyba tak polski. Może historii bez cenzury. Może tam z papieru escape room. I profesora. A następnie zjedź w prawo. Gdzie jest dom? Pamiętam, minę tu, ale minę tu, to się długo czyta. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony. No dobra, bo 43 km zostały. Trzymaj się lewej strony. Trzymaj się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. Zjedź w prawo. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Szukanie nowej trasy. Faktycznie. Ale tam mieliśmy, nieważne, znajdę nową trasę. Nieważne, nie było tematu, nie widzieliście tego, co się zatroluje i tak dalej. Tam nic nie było, pamiętajcie. Nic złego nie robiłem. Jak spalanie? Jeden, co? Jeden, dwa litra na kilometr. Mm-hmm.
Wracając do pomysłu, ten audiobook to jest nawet dobry pomysł. Tylko pytanie... Jaką książkę byście woleli? Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo. Zadanie wykonane. Odmeldowuje się. Aż tutaj jest. Skręć dobra w prawo. No to zakręcamy. No, trochę krzywiutko, ale za to ładunek jest pięknie ustawiony. Może być. Dobra. Hihi, elita. Dobra. Ty, 10-0. Nowa ocena się wstawiła. Dobrze. No to dzisiejszy odcinek się zakończył. Trencka została zrobiona. Bardzo dziękuję, że byliście. Coś mi tu nie działa na OBS-ie. Nie lubię, jak coś nie działa. Kamerka się odłączyła. Będzie. Dobra, trochę chyba za długie te przejścia. Ile to jest? 10 tysięcy milisekund ma trwać przejście. To chyba o połowę za dużo. No, będziemy kombinować. No to i w takim razie, jak już się kończy odcinek, to mogę jeszcze raz wam pokazać. Już koniec odcinka. I jeszcze oczywiście intro zakończające. No dobra, odcinek się skończył. Pomysły przegadane, że albo audiobook, albo jakieś tam gry. Spiszę wam to samami, nagram w osobnym odcinku. A w sumie dobra, nie będę nagrywał od razu drugiego odcinka, bo chcę zobaczyć, jakie będą komentarze na temat, co kolejne mam zrobić. No to dziękuję, że byliście. Sayonara. Grał dla was Piotrula.